wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara, Kuba, mama Patrycja, tata Piotr. Narodziny siostrzyczki Laury. O, cześć Piotr, czy coś się dzieje? Chyba nam się Dzidziuś rodzi. Mam prośbę, czy mogłabyś się na chwilę zaopiekować Klarą i Kubą? No jasne, nie ma problemu. Wiecie, że w szpitalu mamy kącik zabaw? Pokazać wam? Pewnie! No to chodźcie ze mną. Panie doktorze, w sklepie żona dostała bardzo silnych skurczy. Oj, co mnie skusiło wybierać się na te zakupy? Proszę się nie denerwować. Zajmiemy się panią i maleństwem. Na pewno wszystko dobrze się skończy. Ała, ała, znowu skurcz. Jestem przy tobie, kochanie. Będę trzymał cię za rękę. O, są kredki i teczki. Możemy pokolorować? Oczywiście, są też różne zabawki. Mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić. Czy z mamusią i naszą siostrzyczką będzie wszystko w porządku? Na pewno. Wasza mama i Dzidziuś są w dobrych rękach. Wiecie co? Widziałam kiedyś tutaj dużo kolorowych baloników. O, są! Możemy je nadmuchać i przywitać nimi waszą siostrzyczkę. Ale super! Uwielbiam zabawę balonami. To świetnie! W takim razie bierzmy się do pracy. I jak, panie doktorze? Z badania wynika, że rozwiązanie już niebawem. Naprawdę? To wspaniale! Ciekawe, czy moja siostrzyczka będzie do mnie podobna. Już się nie mogę doczekać, aż ją zobaczę i uściskam. Ja też. Super, że mamy dla niej kolorowe baloniki. Gratulacje. Macie państwo śliczną i zdrową córeczkę. Jest cudowna. Moja śliczna córeczka. Dziękujemy, panie doktorze. Nie ma za co. Chodźcie ze mną. Ktoś chce was poznać. Nas? Kto taki? Zaraz zobaczycie i zabierzcie ze sobą baloniki. Kubo, Klaro, poznajcie waszą siostrę Laurę. Ojejku, jaka słodziutka. Jest taka maleńka. To prawda, wy też tacy byliście, jak się urodziliście. A czy mogłabym ją wziąć na ręce? Na razie lepiej nie, jest bardzo mała. Jak troszkę podrośnie, to wtedy będziesz mogła ją nosić na rękach. Ale możecie ją pogłaskać po rączce. Ojejku, ale ma miniaturową rączkę. I te paluszki takie małe. Jest naprawdę kochana. Co się stało? Dlaczego Laura płacze? Nic jej złego nie zrobiłem. Absolutnie to nie twoja wina. Malutka na pewno jest głodna. Muszę dać jej mleczka. Mamusiu, czy Laura zasnęła? Tak, kochanie. Takie małe dzieci bardzo dużo śpią. A czy będę mogła zaprosić Wiki, żeby zobaczyła moją siostrzyczkę? Oczywiście, że tak. Mama z Laurą będą musiały zostać w szpitalu na noc, ale lekarz powiedział, że jutro wrócą z nami do domu. To super! Przygotujemy z Kubą dla was niespodziankę, prawda? Pewnie, że tak. Drogie dzieciaczki, jeśli podobało wam się, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!